Cześć, tu Łukasz. Cześć, tu Dorota. I witamy Was w Nomadzie. Nomad to podcast, w którym przybliżamy Wam sylwetki ludzi, którzy podobnie mniej konwencjonalne drogi rozwoju. Mówimy o ich zwycięstwach, porażkach, trudnościach i radościach. Tworzymy Nomada po to, aby pokazać Wam, że dróg do sukcesu jest wiele i z każdej z nich możemy wyciągnąć odrobinę inspiracji. Także jeśli masz ochotę posłuchać o technologii, nauce, biznesie i samorozwoju, to zapraszamy i życzymy pysznej herbatki. Lub kawusi. W tym odcinku rozmawiamy z Wiktorią Wójcik, CEO i współzałożycielką InStreamly, platformy łączącej streamerów ze sponsorami. Wiktoria opowiada nam o pielęgnowaniu kultury zespołu i o rekrutingu. Rozmawiamy także o tym, w czym młody wiek może pomóc, a w jakich momentach jest utrudnieniem w prowadzeniu własnego biznesu. Zapraszamy do słuchania. Dobra, to może tak zaczniemy trochę, trochę bardziej płynnie, bo e, Wiktoria, ty często mówisz o, o biznesie z taką dość dużą swobodą i, i w ogóle z takim spokojem, tak mi się przynajmniej wydaje i tak odbieram twoje wszystkie wypowiedzi. Um, i, I jest w tobie też dużo takiej pewności siebie i chciałam się zapytać w ogóle, skąd ona się w tobie wzięła i, i czy ona zawsze w tobie była? Czy to jest coś, co, co musiałeś w sobie zacząć jakoś pielęgnować? Jeśli tak, to jak? Powiedziałabym, że wyglądam na bardziej pewną siebie niż jestem. To po pierwsze, dużo ludzi wygląda z zewnątrz na, na pewniejszych siebie niż jest, i to jest patrzymy na innych ludzi i myślimy sobie, o jacy są pewni siebie, ja bym też tak chciał. A to nieprawda, w sensie po prostu wystarczy, czy wystarczy. Nie wystarczy, ale, ale warto pchać siebie w różne miejsca, jak już jesteś w tej sytuacji, to musisz w niej być. Powiedziałabym, że moją pewność siebie. Jakby ona zaczęła się od dziecka. Moi rodzice bardzo dużo czasu spędzali na tym, żebym czuła się po prostu człowiekiem, nie dzieckiem, które nie ma głosu, tylko na każde moje pytanie mieli odpowiedź, nawet jeżeli to było, Wiktoria, na dzisiaj wyczerpałaś limit pytań, ale zawsze traktowali mnie jako osobę, z którą można dyskutować. Zresztą z moimi dziadkami potrafiłam. Przy kolacji siedzieć po 5 godzin, dyskutować na tematy religijne, filozoficzne, historyczne. I nawet jak miałam 8, 10, 12, 16 lat, to, to zawsze byłam traktowana jako partner w tej dyskusji. I sądzę, że to i też takie poczucie, które, które moi rodzice zwłaszcza budowali, czyli że mogę być kim chcę, mogę robić co chcę. Chcę jeździć na deskorolce, będę jeździć na deskorolce, Chcę jeździć na koniach, będę jeździć na koniach. Chcę być chemiczką, mogę być chemiczką. I nigdy nie podważali tego, że, że po prostu mogę próbować różnych rzeczy, mogę czasem nie być w nich dobra, mogę marzyć o, o różnych rzeczach, i to na pewno było takim pierwszym, pierwszym krokiem do tej pewności siebie, do tego, że po prostu nie bałam się wyjść, robić rzeczy, które, które inni by uznali za, za po prostu, że, że tutaj są nie na miejscu. A druga sprawa to jest. Spora doza jakiejś takiej autorefleksji, miałam swego czasu różne problemy, można powiedzieć, że depresję, co gdzieś dało mi takiego czasu na, na myślenie o sobie i o życiu i bardzo dużo dała też mi terapia, więc każdemu kto, kto myśli, że nie potrzebuje terapii, to jeżeli nigdy nie był, to mówię, że na 99% będzie super jak potrzebuję. pójdziesz. Potrzebuję, też polecam. Potrzebuję. Tak, więc polecam każdemu, to na pewno bardzo, bardzo dużo dla mnie zmieniło, jakby to był, ja byłam tylko cztery miesiące, a to był jakiś skok jakościowy życia, myślenia i też relacji międzyludzkich o bardzo dużo i dużo doświadczenia, słuchania feedbacku innych, tego dlaczego ludzi czasem irytowałam i, i też szukanie, żeby ta pewność siebie nie była buńczuczna, tylko taka spokojna, więc może są ten spokój. Że bardzo dużo czasu poświęciłam do tego, żeby moja pewność siebie właśnie nie była głośna, tylko bardzo spokojna, bo to jest taka prawdziwa pewność siebie. Tak, taka płynna i dosyć dobrze się osadza w konwersacji. Chciałem jeszcze dopytać, bo mówisz jakby o, o, o backgroundzie twoim, jako o no, rzeczach, które ci pomogły, tak? Twoi rodzice byli bardzo pomocni, dawali ci jakoś taką wolność myślowotwórczą. Czy myślisz też o rzeczach, które jakby cię jakoś ograniczały w przeszłości, czy były minusami, czy właśnie starasz się troszkę to nie wiem, odłożyć, czy już się tego uświadomić w sobie, jakie to mogły być rzeczy, które cię ograniczały wcześniej w życiu? Wiesz co, trudno powiedzieć, bo po prostu dla każdego Każda ścieżka jest inna, więc jak byłam młodsza, ograniczały mnie. No właśnie to takie, takie rzeczy związane z tą głośną, pewnością siebie, ale ona tak naprawdę była po prostu udawaniem, że jestem pewna siebie. Nie uważam, że jakiekolwiek miałam ograniczenia, które były dla mnie bardzo bolesne, no bo. Gdyby ich nie było, to by zupełnie inaczej potoczyła się moja historia. Więc nie mam jakiegoś takiego żalu do siebie czy, czy do świata, że, że coś, coś, mi, coś by było lepiej, gdyby, gdyby nie to. Chyba z takich największych rzeczy, jakich żałuję, to to, że jak chodziłam na studia, to jakby byłam na wykładach, ale na nich nie słuchałam, tylko siedziałam na telefonie czy coś i mogłam ten sam czas. Który na to poświęcałam, spędzić na to, żeby się czegoś więcej nauczyć. Więc chyba jedna rzecz, jakiej, jakiej żałuję, to była jakaś taka niemożliwość skupienia się na, na zajęciach różnych wszędzie, czy nawet czasami na konferencjach i, i niepoświęcanie tego czasu na, na zdobycie więcej wiedzy. A czy, a czy to wynika właśnie z, z tego, że tobie trudno jest się skupić tak po prostu? Czy na przykład e, kierunek się nie interesował? Czy jakby z czego to wynika? Sądzę, że jest mi ciężko się skupić, jak każdemu w obecnym świecie, jeżeli masz słuchać nudnego, w miarę nudnego wykładu, versus zobaczyć, co tam nowego na, na facecie TikToku czy, czy Instagramie, to po prostu bardzo to kusi. Bardzo ciężko jest powstrzymać to i utrzymać uwagę. Ja generalnie raczej mam yy, y, pamięć złotej rybki i tak skaczę od tematu do tematu, jak się skupię to się skupię tak na kilka godzin i jak złapię ten fokus to jest mi trudno się z niego wyrwać, ale też krzyczę na wszystkich, że mają nie podchodzić, bo, bo jestem w końcu skupiona, yy, więc na pewno trochę tego, yy, no ale z drugiej strony takie <laughs> chęć skakania od tematu do tematu, czyli to, że czasem trudno jest mi się skupić sprawiała, że, że bardzo dużo się uczyłam. Bo jak prokrastynowałam, prokrastynowałam dużo, nadal to czasem robię, to czytałam po prostu artykuły, różne mądre rzeczy głupiłam się na Wikipedii, więc dużo mojej wiedzy brało się z tego, że nie mogłam się skupić. Więc każdy, każdy medal ma dwie strony, tak bym powiedziała. Okej, okay, a jeśli chodzi o samo radzenie sobie ze skupieniem, bo wydaje mi się, że to jest coś, co dotyka no właśnie osoby dosyć w naszym wieku że dostajemy dużo tego takiego cukru medialnego na wszelakich platformach. Czy jest coś, co robiłaś, co możesz polecić ludziom, jeśli chodzi o jakby skupianie się w dobie tych wszystkich rzeczy? To, jest, to będzie bardzo niepomocna rada, dlatego mhm. że ona jest tak prosta, że nikt jej nie lubi mhm. i ona nie działa, dopóki nie zadziała, e, czyli wyłącz rzeczy, Zacznij robić jakąś rzecz. Czyli, jak masz na liście rzeczy, które, które są do zrobienia i bardzo cię przerażają, to po prostu musisz wydzielić sobie czas, odłożyć wszystko inne, zablokować wszystko inne i po prostu zacząć robić tą rzecz. I to jest absurdalna rada, bo jak to słyszysz i nie możesz się skupić i jest to dla ciebie w ogóle jakieś totalnie trudne, to jak ktoś ci mówi, po prostu zacznij, po prostu to zrób. Mhm. No to, to nie jest pomocne, ale niestety. To jest moja jedyna rada, to jest jedyne, co, co mi zadziałało, i często mam tak, że są na przykład jakieś maile, na które bardzo mi się nie chce odpisać, w jakiś, z jakichś powodów czuję jakiś ciężar z tym związany, i siedzę i się patrzę i myślę sobie: Dobra, po prostu to zrób, po prostu to zrób, po prostu to zrób. I, i nagle okazuje się, że, że jak już się zaczyna robić, to to, to nie jest aż takie ciężkie. Więc bardzo często są rzeczy, które powtarzam sobie jako mantrę, po prostu to zrób, nawet jeżeli za pierwszym razem, na przykład, pisanie artykułów czy robienie prezentacji. Dużo występuję publicznie, ale przygotowanie każdej nowej prezentacji to jest dla mnie droga przez mękę. Bardzo duży stres, bardzo idzie mi to trudno. Ostatnio trochę lepiej, ale pierwsze prezentacje takie bardziej dla mnie znaczące to potrafiłam tygodniami o nich ciągle myśleć i, i próbować je ogarnąć. Więc teraz mam takie podejście, że po prostu zaczynam, zaczynam robić jakiś draft, później go odbije z kimś, później coś, więc staram się po prostu to robić, niż myśleć, że, że muszę to zrobić od razu idealnie. A w sumie jestem ciekawa, czy na przykład terapia w jakiś sposób Ci nie pomogła z tym takim uświadomieniem sobie e, konieczności po prostu zaczynania rzeczy, żeby, żeby faktycznie je zrobić. No, trochę tak jest. Jak masz bardzo dużo rzeczy do zrobienia, to nie wiadomo za co się zabrać. Ja bardzo lubię taki model macierz Einschowera, no się nazywa. Czyli określasz, masz oś XY, jest na X ważne, nieważne i pilne, niepilne. I mhm. teraz najważniejsze w życiu rzeczy są ważne, ale niepilne. To jest zazwyczaj określenie strategii, napisanie jakiegoś artykułu, jeżeli nie gonicie deadline zabranić za swoje zdrowie, spotkania ze znajomymi, pielęgnowanie relacji możesz to odłożyć na następny dzień z powodzeniem, na następny tydzień także ale przychodzi moment, że albo bardzo dużo tracisz, że za to się nie zabrałeś nie zaplanowałeś po prostu czasu, żeby, żeby to zrobić, albo nagle staje się to ważne i pilne i wtedy musisz rzucić wszystko i się tym zająć najgorsze jest jak jest natłok rzeczy ważnych i pilnych, bo po prostu siedzisz jak maszynka i produkujesz rzeczy, są rzeczy pilne i nieważne Czyli wszystko, co można zdelegować, bo, bo nie jest dla ciebie ważne, albo jest jakimś upierdliwością, oczywiście albo można to bardzo zignorować. Po albo można zignorować bardzo często. No ale dla mnie najważniejsze było myślenie o tym, co jest ważne, i później, czy jest pilne, czy jest niepilne. Jeżeli jest niepilne, to też czasami to polecam różnym osobom w zespole, żeby po prostu zablokować czas w kalendarzu. Blokujesz czas w kalendarzu, w którym piszesz focus time, nie dotykać, yy, odczepić się, proszę, i, i wtedy po prostu planujesz czas, że, że się tym zajmiesz, yy, i to działa. I, I to jest dla mnie taki, taka pomoc, żeby zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze z tych wszystkich rzeczy, i później po kolei, sukcesywnie, yy, nagle okazuje się, że nie jest to tak obciążające, ale mówię to. Yy, z pełną świadomością, że wczoraj mój status z, z Maśkiem, czyli moim co-founderem, a naszym CEO, zaczęłam, jak zapytał się od tego, jak się czuję, to powiedziałam, a wiesz co, jakoś strasznie przytłoczona, bo bardzo dużo ważnych tematów i, i nie wiem, za co się zabrać. Czuję, że jest mnóstwo rzeczy, które wymagają uwagi i jest trudno. Więc to nie jest tak, że, że ja to mam wszystko ogarnięte. Raczej przez to, że, że bardzo często czuję się przytłoczona, to, to szukam sposobów, jak z tym walczyć. Pracujemy na myślenie o kulturze. I tego, co, czego oczekujemy, jak, w jakim miejscu chcemy pracować. Zaczynamy najpierw od pierwszego takiej myśli, że jeżeli już przechodzimy przez ten trud budowania własnej firmy, to to ma być najlepsze miejsce do pracowania dla nas przede wszystkim. Więc można powiedzieć, że nasza kultura odzwierciedla to, co my, jako koufanderzy, uznajemy za ważne. Bo to nie jest tak, że. Każdy z nas, jakby, że nasza kultura jest uniwersalna. Ale druga teza, od której zaczynamy, to jest taka, że jeśli chcemy, żebyśmy byli najlepszym, żebyśmy mieli najlepszych ludzi na pokładzie, to musimy być najlepszym miejscem do pracy dla tych ludzi, których chcemy mieć. Więc na początku, no to pierwsze 20 osób myśleliśmy o kulturze raczej tak luźno, ona się tworzyła, Ludźmi, oczywiście byliśmy bardzo świadomi, wydaje mi się, że bardziej niż e, większość ludzi, którzy pierwszy raz budują swój startup, no bo jednak Maciej budował już firmę e, Szymon, ma doświadczenie z dużej korporacji, więc dla nas ta kultura od początku była bardzo ważna, ale teraz jest taki moment, kiedy zrobiliśmy sobie sprawdzam. I bardzo dużo rzeczy e, poszło do weryfikacji, tego, jak ludzie rozumieją, jakie są nasze. E, Values, jakie są zasady, w jaki sposób chcemy pracować, tego, czego oczekujemy od ludzi, no bo nie oczekujemy, że będą pracować ilość konkretną godzin, że będą pracować w konkretnych godzinach czy nawet w konkretnych dniach. Prowadziliśmy nielimitowane urlopy, testujemy czterodniowy tydzień pracy, ale to jest sposób pracy. Natomiast dlaczego to się wiąże z kulturą, jest takie, że oczekujemy od ludzi pewnej takiej odpowiedzialności, poczucia takiego, że mają ownership. I nastawienie na cele, zupełnie kulturą, bo mam wrażenie, że to już, to już dochodzi do, jako element kultury, jest to, że my chcemy pracować mądrze, a nie dużo. I, no i to prowadzi zatrudnienia takich ludzi, którzy szukają właśnie takiej wspólnej współpracy, radości tworzenia też pewnej synergii, no bo to pozwala ci robić mniej, a uzyskać więcej. Więc dla mnie kultura jest bardzo ważna. Teraz podchodzimy bardzo mocno do sprawdzania, co to znaczy, że ktoś będzie pasował do naszego zespołu. Jak bardzo kulturowo jesteśmy w stanie się zgodzić, żeby ktoś nie pasował. Gdzie jest linia między niepasowaniem do zespołu, a po prostu przynoszeniem innego punktu widzenia. To są bardzo trudne pytania. I raczej są rzeczy, które są dla nas deal breakerem. Nie będziemy chcieli ludzi, którzy no są nietolerancyjni są dupkami po prostu nazywamy to no asshole rule jeżeli ktoś nie potrafi rozwiązywać konfliktów czy komunikować się w sposób który jest neutralny, zakłada dobre intencje jest niemiły z dupkiem no to nie ma miejsca u nas w zespole nawet jeżeli jest super performerem a jak długo zajmuje jakby znalezienie tego, że ktoś jest tym dupkiem właśnie, czy to wychodzi bardzo wcześnie, czy wiesz co, nie mieliśmy dużo dupków Mhm. Raczej powiedziałabym, że, 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 że zero takich, że to tak widać od razu. Mhm. Na etapie rekrutacji. Generalnie zasada jest taka, że tak, taki jaki człowiek jest na rozmowie rekrutacyjnej, taki będzie w pracy. I to może to się wydawać. jest założenie. Tak. Okay. To może się wydawać bardzo takie no, naciągane, no bo ludzie się mogą stresować i tak dalej. Ale to też jest trochę tak, że Chodzi mi na przykład o styl mówienia, styl rozumowania, czy osoby są flegmatyczne, czy są energetyczne, w jaki sposób podchodzą do konwersacji z Tobą, czy zadają Ci pytania, czy uważają, że już wszystko wiedzą i przychodzą Ci mówić o problemach, jakie ma firma i uważać, co powinniśmy zmienić, bez zapytania, dlaczego tego jeszcze nie zmieniliśmy, bo to jest ciekawsza wiedza niż tylko pochwalenie się, że widzi się dziury. Więc to jest dużo dużo soft rzeczy i dlatego to przechodzi przez różne filtry, nie tylko zawsze przez jedną osobę, tylko przez nasze osoby od Heru, które też mają narzędzia, są często po psychologii, rozumieją tych ludzi albo, albo zajmują się, uczą się psychologicznie. I dużo jest wyczucia, no niestety tak jak w relacjach, no to jest tak jakby powiedzieć, jak zagadujesz z, kim ba, w ki, z kimś w barze, to skąd wiesz, czy ta osoba y, po pierwszych kilku zdaniach, czy po dwudziestu minutach rozmowy jest dupkiem lub nie. No po prostu wiesz. Okej, okay, okej. Okay. Jakby bardzo, bardzo interesujące podejście do, do rekrutingu, bo jakby z drugiej strony zawsze zawsze mi się wydaje, że no człowiek się jakoś przygotowuje, czy, czy, czy jest troszeczkę inną, czy trochę inną osobą podczas rekrutacji i też jaką, jaką rolę ma na przykład takie no, osiągnięcia w rekrutacji do Was? Czy właśnie głównie chodzi Wam o, o, o taką metasferę osoby, jaką jest osobą? Pierwsza zasada w rekrutacji u nas jest taka, że w ogłoszeniach rekrutacyjnych nie stosujemy liczby lat doświadczenia, bo to by oznaczało, że mnie byśmy nie mogli zatrudnić na, na 3 czwarte stanowisk w firmie. Tak, gdzieś doświadczenia w języku, który istnieje 5 lat, co nie... Też, też, ale też po prostu czasami najlepsze osoby, no na przykład Mateusz teraz u nas zarządza marketingiem, a we wrześniu przyszedł jako junior, który nie ma dużego backgroundu marketingowego, ale ma umysł, ma wiedzę, ma sznyt i, i dobrze pracuje z zespołem, więc po różnych zawirowaniach został po prostu liderem tego zespołu i jest naprawdę świetny i gdybyśmy oczekiwali od niego... Jakichś, nie wiem, bardzo konkretnych, potwierdzonych, nie wiem, jakichś certyfikatów, nie wiadomo czego, to byśmy przegapili super talent. Więc mamy raczej takie podejście, że są role i są umiejętności, których oczekujemy. Czyli testujemy pod umiejętności. Używamy testów albo pracujemy z ekspertami przy rekrutacji, którzy od tej merytoryki, zwłaszcza w obszarach, w których zatrudniamy po raz pierwszy i nie mamy ekspertyzy. Czy to będzie produkt, czy na przykład jak ja zatrudniam kogoś od zarządzania marketingiem, czy marketing dyrektora, mam jakieś pojęcie, czego oczekuję, ale jednak zawsze dobrze, żeby ktoś, kto przeszedł tą ścieżkę i 20 razy i, i pracował jako na przykład CMO, potrafił nazwać, czy ktoś jest dobrym marketing dyrektorem, więc staramy konsultować się z ekspertami, na takim etapie już ostatnim rekrutacji, czasami na pierwszym, testy, bardzo dużo nacisku na właśnie taki z jednej strony twardą wiedzę, a z drugiej strony taką po prostu zdolności takie umysłowe, analityczne, umiejętność myślenia, więc raczej nie jest tak, że, że oczekujemy jakichś konkretnych osiągnięć, Mhm. Nie wiadomo jakich, oczekujemy doświadczenia bardzo często, no bo po prostu są rzeczy, których nie mamy czasu uczyć ludzi. To nawet nie jest tak, że nie chcemy, bo robimy programy stażowe, szukamy bardzo talentów i szukamy takich utalentowanych, zwłaszcza młodych osób, które mogą zostać liderami w przyszłości, ale to jest inwestycja. Natomiast jeżeli szukamy Jasne. na różne pozycje, które są już po prostu same z siebie kosztowne, tak na przykład sprzedawca w Niemczech, no to oczekujemy pewnego doświadczenia, ale zdarza się, że czasami przychodzi ktoś z zupełnie innej branży, kto ma takie zaangażowanie i takie po prostu umiejętności sam w siebie do tej roli, że no, że to idzie. No. Programistów jest względnie łatwo zatrudnić, no bo po prostu robi się im test na, na żywym kodzie, no live tak. coding i po prostu oceniasz czego oczekujesz od tej osoby. Tak, znam to dość dobrze. Super, że podchodzisz do. Jeszcze tylko dodam, że miło, że podchodzisz do. właśnie, dosyć jesteś zagłębiona w tym procesie rekrutacyjnym. Właśnie myślałem, że osoby już jakoś tam zarządzające są troszkę od tego oderwane. Nawet Najważniejsza moje pracy, rzecz, no... jaką robisz jako founder, to jest zatrudniasz ludzi. Okej. Okay, no. Kapitan wybiera, wybiera załogę. Dobrze. Dorota? Um... Ale w ogóle to podejście jest dosyć ciekawe, bo domyślam się, że skoro tak dużo teraz inwestujecie w sumie czasu i takiego, uh, te, takiej przestrzeni myślowej właśnie uh, a propos rekrutacji i doboru teamu w jakiś odpowiedni sposób, to zakładam, że spodziewacie się albo oczekujecie, czy, czy, czy chcielibyście, żeby, żeby ten dany współpracownik został z wami jak, jak najdłużej. I czy to jest, czy to jest słuszne, uh, co ja sobie teraz uh, wymyśliłam? Na tej podstawie, bo w sumie jakby zastanowiło mnie to o tyle, że właśnie już no, kierując się tymi stereotypami a propos naszej, a propos zetek, to właśnie raczej, cięż, raczej często zmieniamy pracę i raczej jakby nie szukamy aż tak dużej stabilizacji w tym. To trzeba się zastanowić nad powodami, dla których zmieniamy pracę. Zazwyczaj jest to brak możliwości rozwoju, więc lepsza oferta gdzie indziej, po prostu szukanie czegoś lepszego. Dlatego mówiłam, że staramy się być najlepszym miejscem do pracy żeby ludzie nie chcieli szukać gdzie indziej. Oczywiście, jeżeli chcą, bo zdarza się, że, że, że znajdują coś, na przykład w, pracują u nas w dziale albo jako ktoś i nie ma przestrzeni, żeby rozwijali się w którąś stronę, przynajmniej w tym momencie, i znajdują ofertę, która im na to pozwala. To się zdarza i to też jest całkowicie ok. Natomiast staramy się, żeby ludzie zostawali z nami dłużej, bo bardzo dużo wysiłku wymaga faktycznie wdrożenie kogoś. Zdobycie tej wiedzy. No i ciężko nam, jeżeli musielibyśmy po prostu co roku mieć nową osobę. Też wspieramy to, no bo mamy ESOP, czyli akcje pracownicze, czyli im dłużej jesteś, tym większą część firmy posiadasz. Mhm. Więc dla nas jest bardzo ważne i też dlatego ważne, bo bardzo trudno jest znaleźć bardzo dobrych ludzi. Więc kiedy już masz ich na miejscu, to bardzo ci zależy, żeby sprawić, żeby no, po prostu chcieli z tobą zostać. Więc to jest takie, że my walczymy o nich i też czasami ludzie walczą o nas. Więc dobrze jest być w miejscu, w którym wszyscy chcą być. A propos jeszcze MVP i samego piczowania pomysłu, to jaki, jaki, bo wiem, że siedziałeś troszkę w marketingu, jakie rejsie uważasz, że jest um, dobre? jeśli chodzi o samoopiczowanie, marketing pomysłu, a to co, to co jakby się posiada albo to co się ma. Um, czyli takie podkoloryzowanie? W jakim procencie masz faktycznie no przedstawiać może, wizję? Może to brzmi jak podkoloryzowanie, ale wydaje mi się, że samo, sam stosunek się zmienił w, w ostatnich latach, że po prostu to jest bardziej w standardzie, że, że, że bardziej się uh, mówi o ideach niż o, o czymś, co już się zbudowało. Do funduszy VC na pewno mówi się o ideach, niż tylko o tym, co zbudowałeś, zwłaszcza na wczesnym etapie, kiedy masz bardzo słabe MVP, to musisz mówić o tym, co, czym to może być w przyszłości. No ale klientowi nie możesz powiedzieć: hej, to jest narzędzie, które robi wszystko, a to w sumie narzędzie robi nic. Więc powiedziałabym, że do VC absolutnie uważam, że zwłaszcza. My, jako Polacy, ale też Europejczycy, jesteśmy bardzo uczciwi. Jak mm -hmm. mówimy, że mamy jakiś cel, jakąś wizję, to, to mówimy o realistycznej wizji. W Stanach mówią o takiej wizji wywalonej z kapci i inwestorzy są przyzwyczajeni, że trzeba to dzielić przez 10. I dlatego też wydaje mi się, że europejscy founderzy mają czasem problem ze zdobyciem pieniędzy ze Stanów, no bo ich realistyczne założenia są wtedy dzielone przez 10. A to jest bardzo ciekawe, bo, bo właśnie Aga Pałka, która no, miała ostatnio swój jakby no, swój rajd przez Stany w poszukiwaniu founderów powiedziała no dokładnie to samo. Tak. Dokładnie tak jest. No ona miała bardzo, bardzo dużą wizję, jak wyjeżdżała, więc też ciekawe, że mimo, że ja postrzegałem, że mają taką wizję już wywaloną z kapci, no to ona wróciła z, z, z myślą, że kurczę, jednak za mała. Więc tutaj do, do VC, do inwestorów, do takiego świata biznesowego na pewno warto mówić o dużej wizji. Jeżeli chodzi o klientów, to też zależy, co się oferuje. Ale ja bardzo lubię takie, po pierwsze, że zły produkt z bardzo dużym marketingiem do pewnego momentu odniesie sukces. Mhm. Świetny produkt bez marketingu raczej mała szansa, że, że ktokolwiek się o nim dowie, ale świetny produkt z marketingiem to jest ten sweet, sweet sauce i jeżeli chodzi o treści i w ogóle myślenie o kontencie, no bo, bo produkt to jest w pewnym sensie content, to 20% czasu i zasobów idzie na jego zrobienie, a 80% na jego dystrybucję. Niezależnie czy zrobisz artykuł, czy zrobisz produkt, czy, czy robisz usługę, jeżeli 80% tego wysiłku poświęcisz na faktycznie sprawienie, żeby ludzie się o tym dowiedzieli, no to to ma sens. Nie da się moim zdaniem w współczesnym świecie oczekiwać, że Spędzisz dwa lata na budowaniu perfekcyjnego produktu, a dopiero wtedy wypuścisz go do użytkowników. My też mieliśmy swoje doświadczenia i też na bieżąco po prostu ewoluowały nasze produkty pod feedbackiem użytkowników. I tego nie, nie przeskoczysz. A żeby mieć użytkowników, musisz jakoś do nich dotrzeć. I, i dlatego marketing. Okej. Okay. A czy ty często masz, yy, czy ty często korzystasz w ogóle z opinii, na przykład innych, czy pytasz innych o rady, czy, czy jesteś raczej bardziej właśnie autorefleksyjna i to ci wystarcza? Jakie masz do tego podejście? Dwojakie. Pierwsze rzecz, jak nie do końca wiem, jak coś zrobić, to wpisuję w Google yy, i, i sprawdzam, więc jakby ktoś się zastanawiał, skąd bierze się dużo wiedzy i dużo rozwiązań, to dlatego, że po prostu szukam ich w internecie. Jest bardzo tego dużo. Ludzie piszą o wszystkich. Rzadko się zdarza, że, że ktoś nie nagrał filmiku, nie, nie zrobił podcastu, nie, nie zrobił artykułu na dany temat. Druga sprawa to um, uwielbiam pytać ludzi o, o opinie, o, o ich wizję, o ich pomysł. Lubię, no po prostu, jeżeli pracujesz ze świetnymi ludźmi, to po prostu warto ich pytać o, o to, żeby cię wsparli w różnych pomysłach. Ale też z drugiej strony lubię najpierw wypracować coś sama. Że lubię raczej zapytać o feedback, do jakiegoś pomysłu, do czegoś, co, co wypracowałam i iterować na tym, niż y, pracować od zera nad czymś wspólnie. Po prostu taki, tak lubię pracować, ale jak już mam, jest jak jest pierwsza myśl i mogę z kimś to zbić, wejść w dyskusję i dzięki temu... Y, to ulepszyć, no to miałam bardzo dużo sytuacji, że wydawało mi się, że coś jest good enough z mojej perspektywy, wchodziła druga osoba, dawała feedback i, i nagle okazywało się, że można zrobić milion razy lepszy, a jeżeli chodzi o takie miękkie rzeczy jak zarządzanie zespołem, no to ja nie mam dużo doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, umówmy się, więc bardzo często jest tak, że na przykład piszę do Gosi, która u nas zajmuje się całą HR-em back-office i mówię, Gosia, A jak zrobić to? A jak y, dać feedback tej osobie, no bo ona jest taka, i jak to przyjmie, i tak dalej. E, więc y, dużo swobody daje powiedzenie, że czegoś się nie wie, i zapytanie innych o, o radę. I ja bardzo lubię to robić. Uważam, że y, niczego się w życiu nie traci, jeżeli po prostu czasem się powie, że, że się nie wie, a można bardzo dużo zyskać. A, a czy właśnie patrzysz na to, kto jakie ma doświadczenie, i według tego, jakby z, zwracasz się do nich, Wybierasz ich, aby się do nich zwrócić o jakąś pomoc w, w podjęciu tej danej decyzji, czy w ogóle w konsultacji. Na przykład, jak wspomniałeś o, o cudownej gosi z Hairu, to czy, czy na przykład ona jest bardziej doświadczona w tym względzie i, i, i tak to wybierasz? Patrzę na doświadczenie i umiejętności, czyli jeżeli wiem, że dana osoba ma, no, wie, może mi w tej sprawie pomóc, no to się do niej udaje, czyli Gosia na pewno ma bardzo dużo doświadczenie w też po prostu pracy z ludźmi i do niej się udaje, ale są też momenty, kiedy idę do Maśka, bo potrzebuję innej, innego typu rady, jeżeli chodzi o współpracę z ludźmi, więc czasem kogo mam pod ręką, czasem kto pasuje, a czasem wychodzę spoza tego, kto uważam, że mógłby dać najlepszy feedback do tego i, i pytam szerszego grona, mamy w firmie taki w ogóle fajny sposób jak mamy jakąś decyzję do podjęcia, to jest czasami nazewnictwo czegoś, czasami wybór lektora do naszego, do naszego explainera albo na przykład bardzo duże rzeczy, jak wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Po prostu robimy anonimową ankietę na Google Docsie, na, 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 na forumsach z opcjami plus z opcją na komentarze i korzystamy z tego, że to się nazywa hive mind, czyli że mamy bardzo dużo Różnych umysłów, które, które każda, każdy ma inne spojrzenie. I sporo rzeczy, i staram się zachęcać ludzi do tego, żeby skorzystali z tej takiej kolektywnej intuicji. To jest w ogóle bardzo fajna, fajna nazwa, czyli często grupy, które są skupione razem wokół jednego celu, właśnie mają taką kolektywną intuicję. I bardzo często decyzje, zwłaszcza jak są trudne i za dużo przemielone. Najlepiej podejmować za, za pomocą tej, tej wspólnej intuicji y, ludzi, niż y, za, za mocno je rozważać i tak w nie głęboko wchodzić, zwłaszcza jak to są takie miękkie decyzje. Wiktoria, w takim razie może chwilę porozmawiamy o mm, dobrze nam znanym ageizmie i o takiej filozofii sukcesu w, naj w jak najmłodszym wieku. Um, tutaj podam przykład list a, 25 przed 25 i 30 under 30. A co myślisz o takiej korelacji wieku i sukcesu? I czy uważasz, że, że to kreuje jakąś niepotrzebną presję na ludziach? Um, I no, wiesz, jakby możemy sobie tutaj myśleć o tym, że na przykład każdy, każdy z nas ma inny background, więc takie Um, więc, takie połączenie wieku i sukcesu, to faktycznie może być odrobinę problematyczne i takie narzucające właśnie tą, tą taką zbędną presję. Jak ty się do tego odnosisz? Uważam, że jakby personalnie dla mnie te, te listy i wyróżnienia są po prostu super. Bo no, gdzieś tam nobilitują, gdzieś w oczach ludzi nagle stawiają cię na jakimś poziomie i, i otwierają trochę drzwi, i to jest na pewno bardzo dla mnie fajne. Z drugiej strony, rzeczywiście, z tymi coraz młodsze, coraz bardziej odnoszący sukces, to masz takie wrażenie, że wszyscy gonią, żeby być córką koleżanki twojej mamy. I tak <laughs> ostatnio się śmiałam, że, że chyba już, już, już osiągnęłam ten poziom. <laughs> Uważam, że. Ciekawostki się dobrze klikają, i młodych ludzi, którzy osiągają duży sukces, jest względnie mało, więc dlatego brzmi to jak ciekawostka. I dlatego to łapie nagłówki, łapie zainteresowanie. Ale gdy się popatrzy na po prostu statystykę, jakie startupy odnoszą sukces i w kogo inwestują inwestorzy, to nagle okazuje się, że największe szanse na sukces mają ci, którzy mają sporo lat doświadczenia w biznesie. I często najlepsze biznesy zakładane są przez ludzi po 30, po 40 i te ci młodzi, którzy zakładają biznesy, które odnoszą sukces, po prostu się wybijają, bo jest ich tak mało. To jest tak samo, jak jesteś w tłumie ludzi ubrany na biało, a ty jesteś ubrana na czerwono. No to się wyróżnisz i na ciebie zwrócą uwagę, mimo że, że tam tych jest więcej. Więc powiedziałabym, że ten pęd. On ma swoje plusy i minusy, bo z drugiej strony pokazywanie takich historii sukcesu, że się da, że nie trzeba wcale mieć 25 lat doświadczenia zadwodowego, żeby zrobić własną firmę, może być motywujące dla innych. I uważam, że moją rolą, jeżeli z tego nazwijmy to publicity, przez to, że jestem młoda, które, które dostałam, to mogę w drugą stronę oddać społeczności, czyli na przykład wspierać młodych przedsiębiorców i staram się angażować w różne programy mentorskie na przykład She's Innovation ostatnio gdzie moją menti była 17-letnia Maria, która dopiero za rok pisze maturę, a już teraz robi startup i ona powiedziała, że, że znała mnie z tego 25 under 25 i chciała żeby to ja była właśnie jej mentorką. No, i, i wtedy zastanawiasz się, czy taka lista działa dobrze czy źle. Dla niej to było motywujące, że zobaczyła to, stwierdziła, że ona też chce i że chce pracować ze mną. Więc, ageizm trochę jak, jak seksizm, czyli generalnie jak ja wchodzę na kola, czasami z WC to widzę po ich twarzy, że o, przyszła mała dziewczynka. Oczywiście tego nie mówią. Pewnie odczytują to podświadomie i dopiero czasami jest tak, że po pięciu minutach konwersacji, kiedy zaczynam opowiadać, co robimy, jaką mamy skalę, to nagle ich zainteresowanie zupełnie się zmienia, sposób, w jaki patrzą, w jaki odpowiadają. I trochę bardzo trudno to przeskoczyć, więc sądzę, że ten, że ci młodzi, którzy. Mają dzięki temu, że są młodzi, trochę więcej uwagi na sobie, powinni z tego jak najbardziej korzystać. Zgłaszać się do wszystkich możliwych konkursów, bo do każdego z tych konkursów 30 under 30, 25 under 25, Bizneswoman roku, każdy, każdy konkurs i wyróżnienie po prostu trzeba się samemu zgłosić i nie czekać na to, że zrobi to ktoś inny. Na koniec wiecie. 30 under 30, 25 under 25, a liczy się lista 100 najbogatszych Polaków. I tam już wcale tak młodych ludzi nie ma. E, chciałam tylko dodać, że, że w sumie tak sobie pomyślałam teraz, że jeśli zaczyna się w tak młodym wieku, to jakby tak naturalnie i bez żadnego wysiłku dostajesz ten aset właśnie w postaci tej swojej wyjątkowości poprzez to, że jesteś młody. Więc to samo to jest takim czynnikiem, który ci wyróżnia. Już nie musisz się dbać, jakby nie musisz jakoś bardziej dbać o to, żeby. żeby Wiesz, no na przykład e, pokazać, że masz ogromną wiedzę, czy że, jakby, że twoje umiejętności przewyższają znacząco, e, powiedzmy, konkurencję. Oczywiście to też są bardzo ważne czynniki, natomiast samo to, że jesteś młody, to jest już coś, czy możesz po prostu zagrać i co możesz w jakiś sposób ograć. E, I co jest atrakcyjne po prostu. A jakby, no wiesz, to nie wynika z nie jakby, z tego, się że. Zgodziła. Ale tak sobie pomyślałam, że właśnie, że jak jesteś, że jakby masz ten czas, że jesteś młoda. I, i wtedy jakby masz ten, ten czynnik wyjątkowy tak po prostu, no, no bo tak jest i ten czas, to jest świetny czas, żeby właśnie zyskać to, żeby na przykład włożyć jakby o wiele więcej pracy w to, żeby się wyróżnić jeszcze bardziej, żeby później w momencie, w którym wiesz, przestajesz już być w tych kategoriach, jakby okej, okay, jestem młoda po prostu i robię, robię fajne rzeczy, uh, tylko żeby właśnie wskoczyć na ten level okej, okay, teraz jakby teraz wchodzę na ten uh, moment swoich, wiesz, że moje umiejętności faktycznie to jest to, co mnie wyróżnia, a nie to ile mam lat. Nie wiem, tak sobie pomyślałam, ale może to nie ma I taki nic. nie, no bo na koniec, jeżeli ktoś przychodzi do funduszu VC po pieniądze i mówi, robię startup, jestem młody, to to nie wystarcza. Musi wykazać się wiedzą albo zapałem, albo czymś e, na równi z innymi ludźmi, którzy mają bardzo dużo doświadczenia. Na pewno ten próg jest niższy, czyli łatwiej jest się wyróżnić, będąc młodym na zasadzie, że jeżeli widzisz, że ktoś już teraz prezentuje sobą, sobą pozi poziom wiedzy, którego oczekiwałbyś od kogoś wiele starszego, no to um, jakby to sugeruje, że w przyszłości jeszcze lepiej się rozwinie. I na pewno ten, ten próg wymagań jest yy, początkowo trochę niższy, ale nie zgodzę, że da się wycie wyróżnić będąc młodym. Bycie młodym przyciąga, przyciąga wzrok, przyciąga zainteresowanie. Ale, I też ma tak, no mentorów tak, ale na koniec jeżeli chcesz, żeby ludzie faktycznie oprócz tego, że odwrócą głowę w twoją stronę, to nadal na ciebie patrzyli i cię słuchali, no to musisz wykazać się bezapelacyjnie jakąś wiedzą. Na pewno przewagą młodych jest to, że my mamy takie dwie rzeczy, ci, którzy, którzy się gdzieś tam wyróżniają. Pierwsza rzecz jest, jeżeli czegoś nie wiemy, ktoś nas zada pytanie, to mówimy, nie wiem, ale daj mi chwilę czasu, to, to się dowiem. I zaczynamy googlować i zaczynamy szukać. Nie ma dla nas takiego nie wiem i rozkładam ręce. A druga sprawa jest taka, że mamy bardzo dużo wiedzy, która jest prawie że nieosiągalna albo zrozumienia dla ludzi, którzy po prostu nie są nami. Wiedza o tym, o czym myślą, jak zachowują się nasi rówieśnicy. My to rozumiemy całym ciałem, całym sobą. Wiedza, dlaczego decydujemy się na takie rzeczy, a nie inne, jako, jako po prostu grupa ludzi młodych, też. I jak, to jest zupełnie inny poziom intuicji czy nawet taka, takie bycie tech savvy, czy rozumienie technologii czy w moim wypadku gier e, i rozumienie dlaczego ludzie grają, w jakie gry ludzie grają e, jak to działa, e, no to to nie jest wiedza, którą zdobyć łatwo i bardzo można pomyśleć, że będąc młodym wcale nie trzeba gonić za cudzą wiedzą, taką książkową, którą zdobywa się latami doświadczenia, e, ale można też bardzo dobrze się wyróżnić wiedzą, którą tylko ty przez to, że jesteś młodym możesz posiadać i trzeba ją po prostu umieć dobrze artykułować. Czyli jakbyś mówiła w języku, że tak powiem natywnie, tak? Trochę, trochę nauczyłaś się, że tak powiem w praniu, a nie, nie jakbyś się uczyła obcego języka, jeśli chodzi tak, o, o, tak. O, tą, o tą warstwę, jak myśli, myśli nasza generacja. A Czy to by okay. nie, nie jest trudno na przykład, żeby właśnie przekładać, jakby tłumaczyć to ludziom, którzy są powiedzmy starsi i jakby nie znają no, właśnie tego języka tych młodych ludzi, powiedzmy. I, I jakby nie przychodzi im to tak łatwo. Czy jakby ty się spotkasz z tym, że musisz faktycznie jakby tłumaczyć bardzo tak, e, krok po kroku, jak to wygląda, i że jakby to w, ty w sumie jesteś tym ekspertem na dobrą sprawę? Tak, zdarza się. To są czasami bardzo trudne rozmowy. Ehm... Moje ulubione chyba taki moment, kiedy e, ktoś e, mówi kurczę, nie do końca rozumiem, zadaje ciekawe pytania, ale mówi, kurczę, nie do końca rozumiem, ale wiem, że to będzie duże, bo mój syn to gra w gry e, albo najlepiej pokazałem to mojemu synowi i on mówi, że to jest super pomysł. I ja wtedy wiem, że, że, że mamy tutaj fana, że to jest sprzedane. E, I to jest, to jest umiejętność. Generalnie bardzo trudno jak się żyje w jakiejś bańce, umówmy się, że budując startup, obracając się wokół ludzi, którzy pracują w Twojej branży albo też budują startup, żyjesz w, jakiej, w jakiejś bańce. Są rzeczy, które dla Ciebie są oczywiste, frazy, e, VC, ESOP, e, nie wiem, term sheet i tak dalej, które no, dla zwyczajnego człowieka nic nie mówią. I tak samo jest po prostu z naszego biznesu. Więc dużą umiejętnością i bardzo, bardzo wartościową jest umieć wytłumaczyć to pięciolatkowi i umieć to wytłumaczyć swojej babci. I jeżeli potrafisz wytłumaczyć Twój startup i Twój rynek swojej babci, pięciolatkowi i komukolwiek innemu, to wtedy wiesz, że naprawdę rozumiesz, co robisz. No to na, na tej pozytywnej nutce tłumaczącej a, kończymy i dziękujemy Ci bardzo, Wiktoria, za, za gościowanie. <laughs> w, naszym, w naszym przybytku. Uh, no i widzimy się w następnym podcaście. Dzięki Wiktoria. Tak, dziękujemy bardzo. Super, dziękuję bardzo.